rozpocznie nagrywanie, plik się utworzył, także witam was moi drodzy w trzecim odcinku z LEGO Speed Champions Mercedes AMG F1 W12 E-Performance. Także to jest właśnie ten bolid, słuchajcie, który widzicie po tej stronie. Jak na razie, słuchajcie, prezentuje się to w taki sposób, także na właśnie w poprzednim odcinku na samym końcu zwracałem uwagę właśnie jak bardzo nam tutaj fajnie idą te właśnie te naklejki, tutaj ten wzór. Jak on tutaj fajnie przechodzi właśnie ten. Mamy tutaj właśnie tę naklejkę, tutaj mamy właśnie ten klocek właśnie w tym samym kolorze, no i właśnie ten tutaj ta naklejka z tym napisem Petronas wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. No i tutaj jeszcze oczywiście po bokach mamy te naklejki właśnie z napisem Performance. A następnie, słuchajcie, dobra, jesteśmy, słuchajcie, na stronie 41, krok 55, potrzebujemy dwóch właśnie takich, właściwie nie wiem co to jest, kurczę, czy jakaś taka pumpka od czegoś, czy co? Ciężko powiedzieć mi, co to może być za element. Nie spotkałem się jeszcze z takim elementem, kurczę, w LEGO, prawdę mówiąc. Pozwolę mu się troszeczkę przyjrzeć. I to montujemy tutaj. Wydaje mi się, że to jest chyba ten układ taki właśnie skrętny, że to ma to właśnie sprawić takie wrażenie. I to bodaj ma to przylegać właśnie do tej przedniej osi. No z tego co widzę na instrukcji, to jest to właśnie zagięte w taki sposób. Więc to nie ma być tak na wprost, tylko je sobie po prostu zaginamy. Jak tylko się da właśnie do tej osi tutaj z przodku, nie? Chyba. Czy ma to być pod jakimś takim innym kątem, czy rzeczywiście jakaś taka przerwa ma zostać? Teraz już nie wiem. Dowiemy się. Ale... Dobra, na razie słuchajcie, dam to po prostu w ten sposób, no. Z jednej i drugiej strony, ok. Strona 42. No i tutaj budujemy już chyba dupsko na naszego bolidu, że tak się wyrażę. Mamy tutaj, słuchajcie, tak, mamy tutaj, o Jezu, czekajcie. Mamy tutaj tak, mamy tutaj właśnie taką ciemno-szarą czwórkę. Mamy tutaj to, mamy tutaj dwa takie elementy, mamy tutaj coś takiego, no i mamy tutaj coś takiego. Okej. Coś takiego, a następnie tutaj idzie. Coś takiego. I później idzie zaś po środku coś takiego. Ok. I całość montujemy tutaj spod spodu, tak? Żeby to nam się tak tutaj usiadło. Ok. Dobra. Mamy to. Strona 44. Znaczy się nie. Ja myślę, że właśnie te elementy, one nie powinny być tak do samego końca tutaj dopchane, tylko... właśnie pytanie, pod jakim kątem ma być to ustawione? Ja myślę, słuchajcie, że taki kąt... No myślę, że taki kąt chyba powinien być odpowiedni, jeśli chodzi o te takie elementy, które pokazywałem wam wcześniej. Żeby tak mniej więcej do... Tak jak widzicie, nie? Że po prostu końcówka tego klocka sięgała po prostu do tej przerwy między właśnie tym kremowym klockiem, a właśnie tym ciemnoszarym, nie? To chyba tak będzie dobrze. W instrukcji nie jest, jest to napisane pod jakim stopniem to ma być.
No i tutaj znowu potrzebujemy takiego motywu, że mamy dwie takie te rury wydechowe. No, zazwyczaj ten element robi nam jako rura wydechowa. Ja to nazywam właśnie taką patelnią albo lizakiem policyjnym. Coś to tyle w ogóle. Mamy tutaj tak. Zaś dwie takie kosteczki. Jest coś takiego. Raz. No i dwa. I to montujemy sobie tutaj, tak? Na ten element? Nie. Tutaj za tym klockiem, dobra. Coś takiego. Z jednej strony i z drugiej strony. No i to też tutaj to ustawiamy pod jakimś takim właśnie kątem. Myślę, że podobnie jak tu, żeby to właśnie sięgało tak między. Właśnie tą przerwą między właśnie tym takim kremowym klockiem, a właśnie tym ciemnoszarym, nie? To myślę, że taki kąt właśnie będzie odpowiedni. Coś takiego, nie? Widzicie tutaj pod jakim kątem właśnie są te elementy. Mniej więcej coś takiego właśnie, nie? Ja sobie to właśnie pod takim kątem ustawię. Następnie tutaj potrzebujemy czterech właśnie teraz takich tych dwójko jedynek. No i montujemy jedną za drugą. Raz, dwa. Trzy. Oraz cztery. Okej. Coś takiego. Strona 45, strona 46. Tutaj potrzebujemy teraz dwóch takich butów. W sensie, ja zrobię tylko taki easter egg. Bo zobaczcie, jak się przyjrzycie temu klockowi, to ona naprawdę przypomina buta, nie? Jeszcze jakby tak dodać taką naklejkę albo jakiś taki nadruk, że takie sznurowadła by były, to by było coś. No jestem, słuchajcie, ciekaw. Jakby ta postać wyglądała. Pewnie dosyć komicznie, no ale. Patrzcie, jaka teraz ma ta postać malacza, nie? Wygląda jak krasnolud, ale. Ale no. Buty ma dosyć ładne. Ale nie, to nie jest, słuchajcie, to do czego to ma służyć. Postać ma prezentować się, słuchajcie, w ten sposób. No ale można sobie jaja porobić też, nie? Wiadomo. Także tutaj potrzebne nam są dwa takie elementy do spoilera pewnie, do jego mocowania. I tutaj potrzebne nam właśnie jest takie zakrycie studów, także bardzo, bardzo dobrze pomyślane, żeby poprzez właśnie to ukryć TT. Jak na razie, słuchajcie, nie było tutaj takiego elementu, który by mi jakoś zaskoczył swoim spasowaniem, żeby nie wadził jedno o drugi. To znaczy się, dobra, no może te przykrycie studów tutaj, teraz rzeczywiście dobrze, że o tym pomyśleli, żeby te właśnie te patelnie tutaj te przykryć, nie? No ogólnie, no należy pamiętać, że założenie tej serii jest takie, żeby te study po prostu przykrywać, żeby te auta były fajne, gładkie, a nie żeby tu jakieś paskudne te, wiecie, były, nie? Dobra, kolejna strona, 48. No i tu już należałoby rozpakować drugi worek, co też zaraz uczynimy. Także dobra, tutaj mamy, słuchajcie, już elementy zapasowe, mamy samą postać, włosy i tak dalej. A my, słuchajcie, tymczasem przechodzimy do unboxingu worka numer 2, którego mam tutaj. Jest też jakieś koła, ale to chyba, to jednak pójdzie do tamtego chyba samochodu. Buty dla niskich kierowców, żeby sięgali pedałów. Ja. Czyli w worku numer 2 jest kolejny jakiś taki woreczek z takimi właśnie częściami. A na razie, o, nawet są dwa worki, dobra. I tutaj nam coś utkwiło. Dobra. Worek pusty. Okej.
Rozpakujemy. Dobra, najpierw słuchajcie, nie rozpakuję te dwa woreczki, to już sobie posortuję tutaj te elementy. No i słuchajcie, dosyć ciekawy motyw, ponieważ w tych obecnych Speed Championsach dosyć często spotykam się z czymś takim, że felga i opona jest razem. A tutaj słuchajcie, mamy jeszcze coś zupełnie innego. Także opona, słuchajcie, jest osobno. Osobno jest sama felga. Czyli w sumie żadne zaskoczenie na to, co widzieliśmy w Speed Champions już wcześniej. Ale tutaj, słuchajcie, sposób, w jaki wyglądają... No, nazwijmy to, słuchajcie, kołpaki, ale to też stanowi jednocześnie element opony. Bo, słuchajcie, tutaj opony właśnie... To będą, słuchajcie, Pirelli. I naprawdę muszę powiedzieć, że wygląda to mega, mega dobrze. Kurde, tylko jak fajnie by było jeszcze, jakby ta kamerka złapała ostrość. O, widzicie to? Także sam ten klocek prezentuje się, słuchajcie, w taki sposób, nie? To jest coś takiego. Także ciekawe jest to rozwiązane. Dobra, także takie charakterystyczne elementy sobie zostawimy tutaj, czyli mamy oponki, mamy tutaj felgi. No i właśnie mamy też tam takie te kołpaki i opony jednocześnie. No pierwszy raz się spotykam właśnie z takim rozwiązaniem, kurde, ale naprawdę pomyślane, dosyć ciekawie. Że jednocześnie kołpak może stanowić też właśnie element opony, no i tutaj rzeczywiście te Pirelli, kurde, no robi robotę. Tutaj mamy oczywiście dwie takie charakterystyczne miętowe L-ki. Tutaj mamy też jakieś takie właśnie brązowe elementy. Tutaj jakieś takie właśnie dwie rurki też mamy, nie wiem po co. Ale chyba już wiem, one będą giętkie i chyba to będzie ten tak zwany system halo. Że ma chronić po prostu kierowcę przed jakimiś tam urazami głowy czy coś, nie? Jest teraz w obecnych formułach takie coś wymagane. Tutaj, dobra, mamy to. Tutaj coś takiego. Z jednej i drugiej strony. Tutaj chyba jakiś, nie wiem, też coś, ale taki właśnie spoiler albo jakiś dyfuzor. Spotkałem się już z takim elementem też w Speed Champions wcześniej. W którymś samochodzie, teraz nie pamiętam już dokładnie jakim, ale coś takiego już na pewno widziałem. Tutaj też dwa takie elementy. Też dwa takie, no i tutaj coś takiego. Kolejny woreczek. Dobrze, że nie wpadli na pomysł, żeby to był ten, żeby to były naklejki. Aha, no w sensie na tych kołach, no. Też sobie nie wyobrażam klejenia takiej naklejki ten. Nie, to już musi być nadruk po prostu. To nie mogło być innej opcji, nie? Dobra, czyli mamy tutaj jakieś takie... A, widzę, że nawet nam się tutaj w oczy doskonale rzuca nadruk, ale widzę, że tutaj akurat w przypadku tego klocka zobaczymy jak na drugim. One chyba będą... Albo one mają być tak, albo... Nie, one są troszeczkę krzywo nadrukowane, ale... Jest to właśnie taki, widzicie, brązowy klocek, ale z takim czarnym nadrukiem. Nie wiem, chyba za... To ma chyba robić rolę takiego wlotu powietrza, jak jest... Jak siedzi kierowca. No tutaj właśnie jest takie coś za nim, nie? Taki, nie wiem, zagłówek czy coś, nie wiem. Tutaj mamy też czerwone lampki. Tutaj mamy coś takiego, no takie dosyć, kurczę, charakterystyczne. Tutaj ten... O, jest jeszcze nawet trzeci. Tutaj jest taki żółty, tutaj zaś jest taki fajny właśnie, kurde, miętowy. Fajny, naprawdę bardzo ładny jest ten kolor w tych klocków. Tutaj są zaś takie śliskie elki.
Dobra. I kolejny woreczek, słuchajcie. Tu nam coś upiło, dobra. Tu jest wszystko ok. O kurde. Dobra. Też mamy tutaj jakiś taki właśnie fajny miętowy ten klocek. To są chyba takie najbardziej właśnie rzucające się w oczy te klocki, więc bardzo łatwo je posortować akurat. Tutaj mamy właśnie takie szare te skrzydła. Czyli zaś coś takiego. Coś takie ciemno-szare. Klocki. No i tu już mamy same czarne. To też trzeba jakoś będzie tutaj posortować w miarę dobrze. O, proszę. Słuchajcie, mamy nadruk też w postaci właśnie logo Mercedesa. Nawet ładny nadruk. Fajnie to, fajnie naprawdę to tak wygląda, takie wrażenie rzeczywiście trójwymiarowości. Tak jak właśnie znaczek Mercedesa faktycznie wygląda to. Rzeczywiście tutaj sprawia to takie właśnie wrażenie, jak tak patrzycie, to rzeczywiście ta gwiazda jest taka w 3D, nie? Ładnie to naprawdę wygląda. Także wiadomo, więcej naklejek, ale też oczywiście jakieś te są, nie? Tutaj są zaś takie dwa elementy. Dobra, co tu jeszcze jest? Tutaj te kosteczki. Coś takiego. Tutaj coś takiego. Tutaj coś takiego, tutaj coś takiego, no i zaś jest taki element tutaj jeden. Dobra, także słuchajcie, skoro mamy już posortowane, to możemy zaczynać dalej. Mamy stronę 49, krok 62, ale nim przystąpimy do tego, tutaj potrzebujemy jeszcze dwóch właśnie takich klocków. Z jednej i drugiej strony. Czyli tak. Tutaj idzie tak i tutaj idzie tak. Dobra. Następnie potrzebujemy dwóch takich właśnie elek i jednej takiej właśnie czwórki. I moment, jak to idzie? Tutaj jest coś takiego, to tutaj idzie ta elka. W ten sposób, tak? I tak, a tutaj ma iść ta kureczka, tak, dobra. Strona 49. Czyli dobra, mamy to, mamy też to. Tutaj są te dwa klocki, tu są dwie te elki i to. Strona 49, strona 50. Teraz potrzebne nam właśnie do zakrycia studów są właśnie takie dwie śliskie elki, także też bardzo fajnie pomyślane, że i zakryjemy właśnie te study, ale też będzie to taki właśnie element takie aerodynamiczne. Że teraz tworzą nam się tutaj właśnie takie, kurcze, wloty powietrza. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda teraz. Widzicie? Mamy takie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No nieźle, nieźle.
celownik na pieszych na znaczek Mercedesa, nie? Dobra, następnie potrzebne nam będą tak. Z jednej strony taki element i z prawej. Czyli po każdej stronie ma być właśnie taki elemencik. Czyli na tą stronę idzie coś takiego. Kurde, czekajcie. Na tą stronę idzie to. I na tą stronę idzie to. Dobra. Następnie strona 51, 52. I tutaj potrzebne jest teraz tak. Potrzebne nam jest takie coś i taka zwykła dwójka, którą mamy tu. Tą brzydszą stronę może dam właśnie do środka. Ten element. Nie był aż tak widoczny. Montujemy go tutaj, za tym siedzeniem, a następnie powinno być tak. Powinna być jedna taka kosteczka, powinien być jeden taki szary, nie, dwa nawet takie szare elementy tu są. I potrzebne nam są dwa takie elementy tutaj. Dobra, no i teraz tak. Powstają nam tutaj teraz takie właśnie schodki. Czyli to idzie tak. To idzie tak. I tutaj na tym ciemno-szarym elemencie idzie nam właśnie ta taka kosteczka. I jeszcze tutaj po bokach idzie coś takiego. Z jednej i drugiej strony. Dobra. Czyli jest ta kosteczka, są te dwa tutaj. I te dwa elementy tutaj też są. Dobra. Strona 53 i 54. Dobra. I tutaj mamy co takiego. Tutaj mamy tak, czarne. Dwie czarne kosteczki. Tu jest jeden taki właśnie ciemno-brązowy element. Że zarówno z jednej i drugiej strony właśnie ma takie, wiecie, coś takiego. I potrzebne nam jest jeszcze coś takiego. Dobra, no i teraz tak, jak to montujemy? Jeżeli mamy ten element. Coś takiego, coś takiego. I tutaj po bokach teraz idą te czarne, te. O, dobra. I to pójdzie do dołu. Żeby oczywiście nie było widać tych szpetnych białych kropeczek na tych elementach. Potem odlewie. Da. I to idzie teraz, czekajcie, w taki sposób. Na ten górny szary klocek. Następnie potrzebny nam będzie jeden taki element, no i właśnie dwa takie z tym nadrukiem. Tylko właśnie pytanie, który teraz będzie nadruk równy? Ten jest chyba za bardzo, aż taki za nisko. Ja sobie wezmę te wszystkie takie trzy elementy i sobie porównam. Wydaje mi się, że taka grubsza krawędź tego ma być chyba u góry. Więc zrobimy to tak. Jeżeli tak, to nie ma. No, to jest po prostu krzywo nadrukowane, ale generalnie to miałoby być. No ten też nie będzie wyglądał chyba zbyt ten. No nie, no niestety po prostu nadruki są takie nie za bardzo. Więc to nie będzie tutaj do końca dobrze spasowane, no ale sami zobaczcie, ma powstać nam coś właśnie w rodzaju takiego zagłówka tutaj, nie?
Także zaś tutaj po tej stronie, od tej strony widzimy, że jest więcej tego brązowego widocznego, a tutaj zaś jest cienko, nie? U góry. I na odwrót, nie? Zaś tu jest na dole grubo, a tutaj zaś jest cienko na dole, nie? No, ale. No nieważne, który z tych trzech elementów zastosujemy, no będzie po prostu to wyglądało tak samo, więc. No trudno, no nic na to nie poradzimy, tak? Po prostu musi to być, no i. Trudno, no nic z tym nie zrobimy. I teraz tak, montujemy to właśnie po środku. Także bardzo ciekawe też wykorzystanie patentu teraz, widzę, znowu. Że tutaj mamy ten, w środku tego klocka mamy właśnie ten stud taki i sobie montujemy to właśnie do tego tutaj, tak idealnie na środeczku, nie? A z kolei ten klocek pod spodem, który tam jest, no to właśnie przytrzymuje na tej właśnie wysokości, na jakiej to być powinno. No i słuchajcie, prezentuje się to właśnie w taki sposób, no ale ten nadruk niestety razi po oczach. No ale no nic niestety nie da się z tym zrobić. No tak po prostu, tak to jest po prostu nadrukowane, no i trudno. Może gdyby były faktycznie naklejki, no to, a może właśnie to jest zaleta naklejek, że jest, że przynajmniej nakleimy je, wiecie, że my możemy się postarać nakleić je równo, natomiast nadruk, no nie zawsze da się po prostu tak, wiecie, na takich drobnych elementach ładnie, równiutko nadrukować wszystko, nie? Ale dobra. Jedziemy, słuchajcie, dalej. Strona 55, strona 56. Tutaj mamy teraz takie dwa daszki. Zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Coś takiego. No już pomału zaczyna to, słuchajcie, przypominać bolid. Formuły 1, faktycznie. Następnie potrzebny nam znowu będzie taka kosteczka z takim właśnie jednym szarym elementem. Także to idzie teraz za to. I tutaj idzie ten szary elemencik w ten sposób. I chyba znowu bardzo ciekawe, już podejrzewam, że tutaj będzie jakieś bardzo fajne wykorzystanie. Zarówno tego klocka do przytrzymania jakiejś takiej rurki, a i spod spodu mamy właśnie ten taki stud, że możemy sobie ten kijek tam do środka wrazić. Także też coś tutaj takiego fajnego będzie, ale o czym się zaraz przekonamy. Także strona 57, 58. No i znowu potrzebna nam jest tak, jedna taka kroteczka, jedno coś takiego, no i właśnie jedno coś takiego. No i dobra. Jest tak, tak i tak. I idzie to w ten sposób. Następnie potrzebny jest właśnie nam taki element i właśnie jeden taki. To idzie w ten sposób, a na to tutaj chyba ma to iść po środku niż tak, czekaj, zobaczę sobie krok dalej, tak, on ma być dokładnie tak na środku ten element, czyli coś takiego, no i siedzi, dobra. Dobra. Strona 59, strona 60. No i dokładnie tak. No i mamy, słuchajcie, teraz tak. Jeden taki kijek. Dwa takie elementy. No i sobie ten kijek tutaj teraz wrażamy do tego. Także bardzo fajnie mamy tutaj go tak przytrzymanego właśnie poprzez te dwa właśnie elementy. No i tak jak mówiłem, rzeczywiście ten kijek, on sobie wchodzi tutaj do tego ciemno-szarego klocka też. Tutaj, nie? Jak sami widzicie. Także bardzo, bardzo fajnie. Też bardzo ciekawie rozwiązane. No i teraz tutaj tak.
To idzie w ten sposób. A to idzie w ten sposób, oczywiście brzydszą stroną do środka. O ja, no i teraz tak. Potrzebny nam, słuchajcie, będzie właśnie taka jedna taka flaga. Taka chorągiewka jakby. No i teraz tak, na tej stronie potrzebujemy naklejkę numer... To jest jakiś napis 44. No, jakaś liczba 44. I tutaj potrzebujemy na tą stronę naklejkę numer 5. Ja może sobie, kurczę, zasłonię to czymś. Może tam faktycznie na szmateczką. Żeby się nie popierdzielić tutaj w montażu. Także to nas na razie nie interesuje. Dobra. Jeżeli element mamy w ten sposób, to na tą stronę tego klocka ma iść naklejkę numer... Naklejka numer 5. No i rzeczywiście taka naklejka też jest. Także ją bierzemy. No i zaraz się tutaj postaramy ją jakoś równiutko nakleić. No ma mieć troszeczkę dużo przerwy właśnie od tego. No tak chyba będzie ok. Przyklejamy. Także tutaj jest tak. 44. Tak jak po prostu jest naklejka, tak kleicie do klocka. No także tutaj się nie będzie za bardzo szło pomylić, nie? Tylko pamiętajcie, że jest lewa i prawa strona. Także dobra, mamy ten element tak. Tu jest naklejka numer 5 przyklejona. OK. Mamy tą 44. No i teraz po drugiej stronie obracamy sobie ten klocek znowu na drugą stronę. I tutaj potrzebna już jest naklejka numer 6. No i też jest. Odrywamy. Coś takiego. I staramy się to też znowu jakoś tak przykleić w miarę na odpowiedniej wysokości. No myślę, że powinno być w miarę w porze. Zaraz sami ocenicie, jak dobrze mi to wyszło, ale myślę, że będzie jak najbardziej ok. Dobra. Czyli naklejka 5 i 6 są wykorzystane. Także ocencie, słuchajcie, sami zaraz zobaczycie, co jeszcze na samochodzie. Także z jednej strony wygląda to właśnie w ten sposób. No i z drugiej też mamy 44, nie? Coś takiego. No i tutaj też bardzo fajne wykorzystanie elementów, ponieważ te klocki tutaj tą właśnie flagę nam przytrzymają w miejscu. Także zobaczcie, jak bardzo fajnie pomyślane, jak te wszystkie elementy mają tutaj fajnie się trzymać. Czyli te szare elementy nam trzymają właśnie ten szary kijek. On sobie wchodzi do tego ciemno-szarego klocka tutaj. No a teraz, słuchajcie, właśnie wciskamy samą tą flagę i ona może delikatnie nam będzie tutaj na boki latała, ale generalnie założenie właśnie tych jest takie, że właśnie, żeby nam ten klocek nie latał na boki, tylko właśnie, żeby go przytrzymać tak w miarę w miejscu, nie? No. Także możemy sobie go dać tak na środek, idealnie, żeby było wszystko fajnie, idealnie spasowane. Żaden klocek tutaj o drugi nie wadzi. Bardzo fajnie jest tutaj właśnie to pomyślane, nie? Że te klocki spełniają swoje zadanie, żeby nam tą flagę przytrzymały. No i tutaj też ten kijek jest bardzo fajnie właśnie wyrażony. Także tak to właśnie wygląda z jednej strony.
No i właśnie z drugiej w ten sposób. Naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, mamy, słuchajcie, już 35 minut. Kurczę, paka, słuchajcie. Także widzicie. Tak się wciągnąłem, słuchajcie, w montaż, że widzicie, że nawet nie zwróciłem uwagi na to, że odcinek już nagrywam 35 minut. Także dobra. Tutaj sobie zakończymy, słuchajcie, ten odcinek standardowo. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka, zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdują się pod spodem. Napiszcie też jakiś komentarz, jeżeli chcecie. No i widzimy się w odcinku kolejnym. Czwartym już bodaj, tak? Teraz nagrywam odcinek trzeci, więc zobaczymy się w czwartym odcinku tej serii za tydzień. Także do zobaczenia i do usłyszenia.